Witam serdecznie. Nowy teren. Nowy teren. Znów las oczywiście. Moje naturalne środowisko. I znów obok leśniczówki. Z tym, że inny już całkiem teren. No zobaczymy. Zobaczymy, co tu będzie. Ogólnie teren ciekawy historycznie, bo ponad 100 lat temu tutaj wojska niemieckie próbowały podbić jedną miejscowość w pobliżu. Sporo tutaj było właśnie żołnierzy, także myślę, że coś tu powinno wyjść. Ogólnie tereny nie były niegdyś lasem. Zobaczymy. Jest pierwszy sygnał. Nie, przepraszam. Pierwszy lepszy fant. Sygnał chyba czwarty. Ogólnie same takie śmieciowe blaszki. Ja jeszcze tego nie podjąłem. Jest coś okrągłego. Wydaje mi się, że będzie wpina jakaś, nie? Ja już wiem, co ten wzór mi przypomina. Wy tego chyba jeszcze nie zauważyliście, ale jest swastyka. Dam może pauzę. Kurczę, pierwszy fant. Czwarty bądź piąty sygnał. Jest coś mega. Dam pauzę i przeczyścimy to szczoteczką. No powiem wam, jest kozak. Nie wiem, co to dokładnie, z jakiej organizacji, ale jest fan III Rzeszy. Taka wpina. No powiem wam, że potencjał, czuję potencjał. Zobaczymy dalej. Ale las jest naprawdę fajny. Nie jest zbyt zarośnięty, także można śmiało śmigać. Słuchajcie, całkiem niedaleko. Bo jakieś 4-5 metrów. Jest ładny sygnał. Korzenie oczywiście. Widzę moniaka. O, będzie rzesza. 5 finingów. Pięknie. Super. Jest stop. Aluminium i brązu. 37 rok. No, one w pięknym stanie wychodzą. Piękny moniak. Kurczę, powiem wam, że jest adrenalinka, bo fajnie się zaczyna. Kolejny sygnał.
64-65. Znów ładnie bije. I co tym razem? Kolejny moniak. Kolejna piątka widzę. Ale tym razem cynk. Zobaczcie, jaka różnica, nie? Kolosalna. Również 5 feningów trzeciej rzeszy, ale to jest top cynku. No ciekawie. Wiosna już na całego, fajnie się zrobiło ciepło, słonecznie. No i kolejny fant. Jest klamerka. O, jest kompletna. Także fajnie. Śmigam teraz koło takiej rzeczki. No ale jeszcze nie doszedłem do mojego punktu docelowego. Muszę się zbliżyć tam bardziej, bliżej szosy. No ale jak na razie tutaj sporo wyszło. Z tym, że tutaj jeszcze mapy pokazywały las. Dopiero tutaj za rzeczką lasu nie było. No nic, zobaczymy. Słuchajcie, jestem po drugiej stronie rzeczki, już tutaj bliżej miejsca docelowego, gdzie nie było lasów. No i jest sygnał. Jest sygnał, jest moniak. I co to jest? Czyżby fenol, tak? Jest prusak. No dzień dobry. Prusaczek. No, ktoś tu już chyba śmigał. Słuchajcie, coś wyszło. Cicho tam. Coś wyszło. Srebrnawy kolor. Widać rękojeść. A, boże. Musiałeś uderzyć. Rękojeść zapewne od noża. Ale czy to srebro? No, pięknie zdobione, zobaczcie. Ptaszki. Kurczę, szkoda, że tu uderzyłem. No. Fajna rzecz. Nie, srebrzona tylko. Widać tutaj parchy wychodzą, no. Ale całkiem ładne zdobienia. Jak na razie sporo tutaj łusek. Jestem w pobliżu tej leśniczówki. Sporo łusek myśliwskich, nic specjalnego. Słuchajcie, jest kolejna znajdka. Wydaje mi się, że jakiś kolor. Wbite w ziemię. Ciężko to wyjąć. Próbujemy to trochę podkopać. Co to jest? Nie wiem, co to za stop, ale na pewno nie żelazo. Patrzcie, jak to siedzi. No, ciekawe. Siedzi głęboko. Chyba ołów. Tak, kurczę, tu przebija. Ale co to może być? Aluminium. Śledzik. Śledź aluminiowy. Ale chyba stary jakiś.
Kurczę, jak wyszło, to już myślałem, że jakiś kurczę kordzik. No i sprawdzę, potem doczyszczę. Może jakieś punce ma. No i pogoda się popsuła. Zaczęło wiać. Coś tam kropi delikatnie, ale nie jest źle. No i wpada w lepek. Zobaczcie. Jest w lepek muniaków. Co to będzie? Jakieś miedziaki. Wydaje mi się, że feningi z cesarstwa. A nie, zobaczcie, to jest chyba guzik. Dobrze widzę. Kurczę, nie wiem, czy to moneta, czy guzik. No jest data, 1900 rok, czyli będzie fenik. A to? A to nie wiem, co to. No coś ciekawego, spróbujemy to potem przemyć. No i kolejna monetka na drodze. 10 groszy. Sześćdziesiąty pierwszy. Kurczę, niebezpiecznie się zrobiło w lasku, ale jest mega petarda, nie? Nie wierzę. Jest pinka kolejna. I wydaje mi się, że tamta poprzednia również jest z tej organizacji kobiecej. Ale jak ta organizacja się nazywała, niestety zapomniałem. Freumark, coś takiego. Jest piękna wpineczka. Dajcie mi chwilę. Kurczę, przeczyszczę, ale jest petarda. Ale widać tutaj tą swastykę. Również zaokrąglona. Przeciścimy i zaraz zobaczę. Zobaczcie, jaki stan. Kosa. Pięknie. Amalia się zachowała. Domyjemy w domu, ale stan kozak. Elegancko. No miejsce potencjał ma, olbrzymi, według mnie. Ale kurczę, niebezpiecznie, jakieś gałęzie lecą z drzew. Mam nadzieję, że pogoda się całkiem nie pogorszy i nie zacznie lać. Na razie coś troszeczkę kropiło, także nie jest tak źle. No słuchajcie, przed chwilką kawałek guziczka zdobionego. Sześćdziesiąty jeden, ładny sygnał. Coś płytko, zobaczymy. Wow. Ha, jest dewo. Ach, myślałem, że srebrny. Aluminiowy krzyżyk. Super. No super, super. Elegancko. No ale co jest tam ostrością? Fajny, fajny, fajny. Kurczę, wieje strasznie. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Ogólnie zapraszam, kto jeszcze nie oglądał poprzedni odcinek Znaleziska Widzów, zapraszam do kontaktu. Podsyłajcie fotki, chwalcie się. Motywujmy się nawzajem. Dobra, lecę. Kurczę, rozpadało się. Pada delikatnie. Mam jeszcze jakieś pół godziny, 40 minut. Zobaczymy, co w tym lasku wpadnie. Jest tu jeszcze kupa terenu. W sumie to nawet tam nie doszedłem dobrze. Tam dalej się ciągnie las. Również pokazywały mapy tam tereny. Jakieś polne. Bądź też łąki. Także jeżeli nie dziś, to na wstępnym razem tam zajrzę. Ale krzyżyk fajny.
słuchajcie, zmierzam powoli w kierunku auta. Już trochę zmokłem. Wielki moniak. A sygnał taki, kurczę, nie powiem. Słabawy. No i zdyszka z Kościuszko. Wielki PRL. Rocznik 60. 1960. Kolejny sygnał. Trochę śmieciowy, 56, ale mało tu sygnałów. Kopniemy, zobaczymy. Jeden z ostatnich chyba na dziś. Jest moneta. Co to jest? Buratynka? Kurczę, sreberko. Ale piękny stan. Kruzerek, ale piękny stan, zobaczcie. No mega, kurczę, tylko sreberka mi brakowało do szczęścia dziś. No stan jest kosa. Zobaczcie, jak pięknie przesycha. Dam może pauzę, delikatnie ją przeczyszczę na wirze, ale stan jest mega. Spójrzcie sami. Stan cudo. Kurczę, nie widzę. 53 chyba. Mennica, Wrocław. Ale piękna. Mam dwie sztuki, ale takiej ładnej jeszcze chyba nie wykopałem. Jedno mam w równie ładnym stanie, ale jest delikatnie zagięta, a tu piękny, piękny moniaczek. Praktycznie na finiszu. No mega. No i co, kończymy na dziś. Trochę śmieciorów było, sporo łusek. Jest chyba z 6-7 puszek. Padelek zabrałem ze sobą. Trochę drutów, trochę takich złomków. No i fanty. Ciekawsze do pokazania. Muszę doczyścić, kurczę, tego śledzia. Może jakieś bicie będą. No, ten guzik, o którym wspominałem, jakiś ładny zdobiony był. Niestety tylko połówka. No, ten fening był przyklejony do tego kółeczka. Nie wiem co to. Tu po drodze jeszcze baretynka chyba wpadła. I dyszka adolfowa. No i tu fanty dnia. Piękne wpinki. Zobaczcie, ten sam rodzaj swastyki. Ale ta mega cieszy, zobaczcie, przebija emalia czerwona, domyję, wrzucę wam fotkę, piękny stan. Tam również przymyję, może też jakieś bicia będą z tyłu, ale wydaje mi się, że również to jest z tej organizacji kobiecej. Całkiem ładna piątka z III Rzeszy, jest dewo, krzyżyk aluminiowy, no i sreberko piękne. Sreberko jest naprawdę w pięknym stanie.
No, także tyle. Tyle na dziś. Wrócę oczywiście za tydzień. No i co? Wszystko ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, dużo zdrówka i do następnego.